They may be blind to me, just wait. Wy wiecie, gdzie my jesteśmy. Zobaczcie, Tor Poznań, nowy asfalt, petarda. I jesteśmy tu sami, co najważniejsze. Pięknie. Ty. Dobrze pomyślał, że dożyjemy takich czasów. To jest niemożliwe. Ale zrobię sobie zdjęcie, bo to nikt mi nie uwierzy. Nie musisz nigdzie chodzić, żeby nagrywać, staniesz tutaj. Ty, to jest nieprawda. Ja nie myślałem, że to dożyjemy. Ale zobaczmy tych kamer. No. Szok niedowierzany. Tak powinno być. Tak to powinno wyglądać. Nagraj chłopakom, jak zrywają naklejeczkę z tej zegara, że nowy motorem. Podoba się fura? Bardzo. Fajna pszczółka. Zobaczymy, jak jeździ. Pierwszy raz na tym motocyklu zawsze jest podniecenie takie. Stresik i podniecenie. Stąd przeszedł tam i ja wtedy start, nie? O, wrażenie omega. Jednak wygląda tak samo ten motocykl, nie jest taki sam. Jest okej, ale jak się przykładam w lewo, to jest takie uczucie, jakby on tak chciał się położyć. Mam taką niepewność w lewo, wiesz?
tak kiedyś ruszył. Dzisiaj odwiedziliśmy Tor Poznań dzięki uprzejmości nowo zarządzających tym obiektem. Mogliśmy się przejechać nowymi motocyklami, którymi będziemy startować w tym roku w Mistrzostwach Niemiec IDM. Było to dość ważne, ponieważ bardzo jest ciężko jechać to na rundę motocyklami, które się nigdy nie jeździło. Oczywiście Kosa motocykle przygotował je jak najlepiej się tylko da i również im jeździł, ale jednak test na to, że to jest coś innego. Mieliśmy parę krótkich sesji, żeby sprawdzić motocykl, ale to nam w zupełności wystarczyło, bo ponieważ chcemy tylko mieć pewne, że motocykle są sprawne, że nic nam się nie wypnie, nie będziemy mieli żadnego błędu już na rundzie, żeby tam nie tracić tego czasu. Pojeździliśmy, z Bartkiem mieliśmy dużo fanu i śmiechu przy nowych motocyklach, jak i również podniecenia, myślę, że tak to można nazwać. I nowe motocykle robią wrażenie i już się nie mogę doczekać tego weekendu i całej rundy wyścigowej. Pozdrawiam. Jesteśmy tu dzięki super postawie prezesa Bartosza Bielińskiego. Nowy prezes był dla nas o tyle życzliwy, że zgodził się na to, abyśmy mogli przetestować nasze nowe motocykle. Przyjechaliśmy, potrenowaliśmy, sprawdziliśmy, że motocykle działają wyśmienicie. Nie obyło się bez tam drobnych rozpięć, zapinek, jakichś tam pierdół, które dzięki temu, że tu jesteśmy, wyłapaliśmy od razu i na pewno nie będziemy mieli z tym żadnych problemów już podczas weekendu wyścigowego. Idzie nowe. Jak przyjechaliśmy na Poznań, to szczerze mówiąc mnie z butów wyrwało, co tu się dzieje, jakie są inwestycje. Ogromne centrum jakby zarządzania torem, monitorów chyba ze 40, kamer tak samo. I w ogóle fajnie, że mogliśmy tu przyjechać. To nie jest żaden track day, tylko dostaliśmy do dyspozycji 2 godziny dla nas na bardzo ważne testy, ponieważ przez pandemię nie można było sprawdzić tych emek. Emki przyszły późno, było duże opóźnienie. Więc dla nas pojechanie od razu na zawody, no według mnie nie jest dobre. Mieliśmy, nie wiem, jeden problem z jakimś czujnikiem, ale już byśmy w Niemczech stracili 20 minut sesję treningową. Tu sobie poradziliśmy, chłopaki się trochę wjeździli. No, ogromne podziękowania dla prezesa toru. Dziękujemy naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dużo się tu dzieje i idzie wszystko do przodu. Dziękujemy.